Karola Lisowskiego, poety mojego przyjaciela, który zaczyna swoją teraz przeznaczenie, swoją powieść kolejną wydał. Bardzo fajnie pisze teksty. Skomponowałem do tego melodię. Bardzo obiecująca postać na naszej scenie poetyckiej. Dobra, to zaczynamy. Tak. Pozdrowienia dla Magdy z Krakowa, Krzysia z Kowalna i jeszcze dwóch tajemniczych osób. Jesteśmy tacy.
tacy słabi. Dlaczego właśnie my? Przepraszam, nie stroi. Mają te gitary, także jest zimno.
has come for us. Tell me where you are. I won't be with you. Tell me where you are, my girl, sweetie. Sweetie girl, please let me be. Patrzę w twoje oczy, widzę siebie z tamtych lat. Uwielbiałem wspólne chwile, kiedy byłeś ze mną tam. Będziesz zawsze dla mnie ważny, chociaż w życiu różnie jest. No bo przecież jesteś ze mnie, płynie w tobie moja krew. To były nasze chwile, nie zapomnę ich. Mnie. Już nie muszę się obawiać, że zboczysz z drogi swej. Podnieś głowę, idź do siebie, do przodu. Nie poddawaj nigdy się. Rób co kochasz, mów prawdę. Aby z sobą ciągle być. To były nasze chwile, nie zapomnę ich. To były nasze chwile, nie zapomnę ich. Nie, nie, nie.
witam serdecznie. Brawo! I w ten sposób jest przewaga publiczności. Tak jest. Okej. Okay. Już mamy 10. Tak jest. Gdzie jesteś? To jest utwór, kiedy mieszkałem w Edynburgu, w Szkocji, pracowałem nad morzem i miałem taką fajną satysfakcję z tego, że przed pracą był odpływ, po pracy był przypływ i zbierałem sobie muszelki, kamienie i zbierałem kraby, ale też i pisałem teksty na jakimś papierku, jakimś na kolanie, gdzieś coś patrząc się w dal, zazwyczaj z tęsknotą do rodzinnych stron, do Polski. I napisałem taki utwór, gdzie jesteś? Siedzę nad brzegiem mego portu i patrzę się w dal. Siedzę nad brzegiem mego portu i czekam za tobą. Ludzie przychodzą i odchodzą, a ja jestem ciągle sam. A ciebie jak nie ma, tak nie ma pośród tych wszystkich fal. Gdzie jesteś, moja baby? Gdzie jesteś, moja baby? Gdzie jesteś, moja baby? Gdzie jesteś, moja baby? Siedzę nad brzegiem mego morza i czekam na ciebie. Statki wpływają i odpływają, a ciebie nie ma tam. Mewy się śmieją nade mną, a ja siedzę nadal sam. Siedzę i czekam za tobą, bo ja nie chcę być tu sam, sam, sam. Gdzie jesteś, moja baby? 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 No, gdzie jesteś? Minęło kilka lat, siedzę sam. Mewy się śmieją nade mną, a ja siedzę nadal sam. Siwa broda, długie włosy, nie poznaję siebie sam. Wciąż na ciebie, bo nie chcę umrzeć tutaj sam. Gdzie jesteś, moja baby? Gdzie jesteś, moja baby? Gdzie jesteś, moja baby? Gdzie jesteś, moja baby?
statki wpływają i odpływają. A ciebie nie ma tam. Siwa broda, długie włosy. Nocą nie mogę ciągle spać, bo ja czekam wciąż na ciebie. Trudne jest, będąc na dognaniu, że tak powiem. A tam się poznali właśnie? Nie. To bardzo późno. Później. 4 lata temu dopiero. Ale nie, ale tam? Tam czy... nie, w Hindenburgu nie. Ale nie, ale za granicą generalnie, tak? Czy... Nie, w Polsce. A, w Polsce. Także... Tam bym miałem taki tęskniący cały czas system taki. Ciągle gdzieś tego szukałem. Brakowało mi tej osoby takiej bliskiej, z którą mógłbym być. Dlatego takie teksty powstały. Taka muzyka. No, tak najlepiej jest, nie? Naprawdę, to jest utwór, który znalazł się na singlu z Patrykiem Filipowiczem i z Michałem Kielakiem. Niesamowici muzycy, którzy uczestniczyli na moim singlu, nagrali się. Naprawdę. Też opowiada o zwątpieniu takim, w którym gdzieś tam w ciągłym myśleniu do Pana wołanie o pomoc, żeby mi pomógł, żeby mi pozwolił jeszcze raz uwierzyć w to, że ten świat może być piękniejszy, wolny, prawdziwy. Również napisałem taką powieść. Że mogę żyć.
naprawdę. Naprawdę. Próbowałeś nam dać, lecz nie chcieli brać. Nie żyli nigdy tutaj, naprawdę. Klucz. To jest utwór, który napisał, tekst napisał Gedrek Dil, jak wspominałem, artysta wtyków, bardzo niesamowity malarz, który bardzo pięknie maluje, z którym wiąże nadzieję w przyszłości stworzyć taki projekt pod tytułem Mana. To jest na zasadzie połączenia różnych obrazów wynikających z powstawaniem świata, czasu, miejsca i narodzin tego wszystkiego poprzez muzykę, przez wyrazy różnych obrazów na różnym panoramicznych tak zwanych, wyświetlających na różnego rodzaju, to może być na murach, na jakichś płachtach, różnego rodzaju formy, tak? Ja do tego mam zagrać, będę wystawiał tą sztukę, ja będę grał również tak jak dzisiaj, tutaj, teraz. Chcemy wspólnie to pokazywać. To jest dobry projekt, uważam, bardzo, na skalę światową nawet, powiem szczerze. Tylko trzeba to dobrze rozreklamować i nabrać się ludzi chętnych do współpracy. I napisał jeden ze swoich tekstów tytułem Klucz. Ja oczywiście zrobiłem to w stylu poetyckim, bo akurat pasujące do tego słowa, do mojej osoby
bardzo wyraźnie mi pasują. Jego ręka, pióro bardzo mi dobrze pasuje pod mój głos i uważam, że to pokochałem. Więc dziękuję Tobie, Getrek, z całego serca. I o nic nie zabiegam.
Dziękuję. Bardzo fajną poezję pisze, tak? Bardzo fajne słowa są takie. Muszę zmienić gitarę, bo gitara jest troszeczkę ostatnia struna mi coś tutaj. Ale już jak ją kupiłem, to ona tak mi przeszkadza, nie mogę się przyzwyczaić do tej gitary. Teraz mój tekst tytułem Wiara, który również znajduje się na singlu. Dzisiaj to wiem. Nie boję się. Skrzydła Twe.
Ja chcę wciąż przy tobie śnić. Nie zostawiaj mnie, daj mi skrzydła, skrzydła twe. Nie opuszczaj dziś, ja chcę wciąż przy tobie śnić. Kolejny utwór Mój Przyjacielu, napisany do Ryśka. Ostatnio wykonywałem go właśnie w Świeciu. Bardzo mile został przyjęty, ale wykonywałem go dla Skrzeka. Tym razem wykonam go dla Ryśka. Tak, temperatura jest taka, że to ma swoje znaczenie. Ona dopiero się rozgrzewa, a mam problem z ostatnią struną, już od nowego. Może coś z tej czarnej skorzystać? Z tej czarnej? Nie, ona nie pasuje. Nie, sorry. No niby jest. Thank you.